Dopiero w przyszłym tygodniu zostanie zaprezentowany zimowy pakiet gazowy, czyli taki pakiet rozwiązań różnych regulacyjnych, które pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw, zmniejszenie zależności od głównych dostawców, w tym w domyśle oczywiście od Rosji. Jednym z tych rozwiązań ma być właśnie kontrola umów gazowych ex ante, czyli jeszcze przed podpisaniem. Przypomnijmy, że w Polsce mieliśmy precedens, kiedy właśnie Komisja Europejska, jej ingerencja uratowała interes Polski, ponieważ w 2010 roku negocjowaliśmy umowę gazową z Rosjanami, z Gazpromem i zapisy były na tyle niekorzystne, że Komisja Europejska sama wtrąciła się, wymuszając niejako na Warszawie zmianę tych zapisów na korzyść Polaków, ponieważ zapisy obowiązywały krócej na mniejszy wolumen, więc mniej nas związywały z Rosją. Polacy chcieliby, aby Komisja Europejska patronowała takim negocjacjom, aby w sytuacji, kiedy słabszy klient, czyli właśnie Polska, Litwa, inne kraje, które są zależne bardzo od Gazpromu, w sytuacji, kiedy taki klient ma problemy w rozmowach z Gazpromem, wkraczałaby komisja, która cywilizowałaby te rozmowy. Kryzys ukraiński, rozwiązanie kryzysu dostaw gazu na Ukrainę z Rosji jest świetnym przykładem, że komisja może być tutaj partnerem i ważną pomocą, dlatego miejmy nadzieję, że ta regulacja przejdzie. Czy ta regulacja może też sprawić, że znikną albo przynajmniej zmniejszą się dysproporcje cenowe między różnymi krajami? Ona na pewno sprawi, że Gazprom będzie musiał uelastycznić stanowisko. Dodając do tego dywersyfikację źródeł dostaw gazu, czyli pojawianie się gazu z nowych kierunków, więcej ofert na rynku, otrzymujemy sytuację, w której Gazprom musi działać według pewnych standardów, a konkurencja wobec niego rośnie. A więc naturalnym działaniem w obronie udziałów rynkowych będzie poprawa oferty dla klientów, także tych, którzy byli zaniedbani, co stwierdziła Komisja Europejska, wyliczając szereg naruszeń czy też patologii w działalności Gazpromu w toku śledztwa antymonopolowego.